Witam serdecznie Was w nowym filmiku. W tym filmiku zajmiemy się golfem 4 moim, bo zaczął mi przez zbiornik wyrzucać płyn. I to się dzieje na dłuższych trasach. Jak się po mieście jeździ, no to nawet, że ubywa. Tak mi się wydaje, że ubywa, ale zauważyłem tak naprawdę, jak pojechałem w dłuższą trasę i po prostu dojechałem na miejsce, z rana odparłem silnik i zapaliła się kontrolka niskiego poziomu płynu chodzącego. Poszukałem trochę, gdzie może być, może coś tam gdzieś nieszczelne i okazuje się, że płyn ucieka ze zbiornika przez otwór do spuszczania nadmiaru ciśnienia, no po prostu przez otwór w zbiorniku. Jakiś czas temu silnik przeszedł remont i po remoncie miałem wyciek oleju spod uszczelki głowicy po lewej stronie z tyłu silnika. Natomiast był on delikatny, się pocenie i sądziłem, że tylko z powodu tego głowicy ściągać nie będę. Więc mam małe podejrzenia, że po prostu ze względu, że auto jest użytkowane non-stop, może po prostu nieszczelność poszerzyła się do cylindra. I przez tą nieszczelność dostają się po prostu spaliny do układu chłodzącego, przy czym żadnych pobocznych efektów typu majonez pod korkiem czy olej w płynie chłodniczym, niczego takiego nie ma. Owszem, przewody twardnieją, są twarde, więc dzisiaj postanowiłem, że przede wszystkim na sam początek, żeby potwierdzić, czy to uszczelka, przeprowadzimy teścik takim z bardzo znanym urządzeniem, które reaguje na CO2 w płynie, jeśli on się dostaje z komory spalania. No i zobaczymy, co on nam pokaże. A dalej będziemy się głowić. Chcę spróbować trochę nietypowego rozwiązania. Jeśli okaże się, że są spaliny w układzie chłodzenia, to chcę spróbować po prostu budżetowo zdjąć pokrywę i spróbować dociągnąć te śruby, gdzie jest ten wyciek oleju, gdzie był. Czyli lewa strona, tam powiedzmy dwie tylne i jedną przednią szpilkę, tak dociągnąć ten róg głowicy i zobaczyć, czy coś zmieni, czy nie. No, uszczelka już to była kupiona, więc jeśli to nie pomoże, na pewno będziemy musieli ściągnąć głowicę. Dobra, nie przedłużając, by się rozgadałem, zapraszam do auta, testujemy. Zalewamy sobie preparat. Myślę, że starczy. I lecimy do auta, odpalamy, patrzymy, jak będzie się zachowywać nasz tester. Okej, auto mamy odpalone, rozgrzane. Pamiętajcie, żeby auto było rozgrzane. No i lecimy, damy troszkę więcej obrotów. Powiedzmy tak
za 2000 i będziemy patrzeć. Sprawdzę korek. W tym momencie przewody mamy miękkie, tak samo jak i miękkie były w momencie testu. Teraz możemy zobaczyć, czy coś się zmieni, jak odpalę silnik z skręconym korkiem, czy przewody zaczną robić się twarde. Autem się trochę przejechałem i teraz patrzymy nasz wąż. Powiem wam, że jest twardy. Tak jak widzieliście, test nam za bardzo nic nie pokazał, więc lecimy po kolei. Podejrzani w przypadku, kiedy nam tworzy się ciśnienie w układzie i płyn ucieka albo gdzieś zrywa przewód. To podejrzanych jest trzech. To jest korek zbiornika wyrównawczego, pompa wody, która jest zasilana rozrządem, oraz termostat. Skoro że rozrząd razem z pompą był wymieniany, powiedzmy, że 19 rok, więc można powiedzieć rok temu, i najechał gdzieś około, nie wiem, 15 tysięcy, to reszta nie była, więc pierwsze co zakupiłem, korek nieoryginalny, ale 17 zł, więc do testów jak najbardziej się nada. Oraz mam termostat nowy, który kiedyś kupowałem do jakiejś roboty dla kogoś i mi pozostał, więc jakby coś, to też to jest koszt tam 30 zł, powiedzmy, więc 50 zł na pewno jest tańszy niż podnoszenie głowicy, wymiana uszczelki pod głowicą. Więc najpierw robię to. Jeśli to nie przejdzie, to wtedy będziemy otwierać pokrywę naszą zaworów i wymieniać i dociągać śruby, także zniwelować tam nieszczelność, którą mamy spróbować. Może to nam coś pomoże. Jeśli nie, no to głowice do góry, nie będziemy mieli wyboru. No, przy okazji jeszcze tutaj mi wyszło, że mam troszkę tu nieszczelne, ale na pewno nie jest to, przez co mogłoby ubywać tyle płynu. No i nieszczelna jest pompa wakum, też jest olej, więc to będzie
Myślę, że aż powód na kolejne grzebanie. Wymiana korka oraz termostatu za dużo nam nie pomogła. W zasadzie termostat był niesprawny. To już na pewno wiem, bo po wymianie przestało wybijać przez cofać się przez zbiornik wyrównawczy. Ciśnienie poszło dalej i puściło tu w tym miejscu. Wcześniej, dlatego że termostat nie puszczał dalej ciśnienie tu na chłodnicę i tak dalej, to tędy te nie wychodziły miara. Teraz tu puściło, więc reasumując, to nie pomogło, więc dzisiaj otwieramy górę i spróbujemy dociągnąć. Jeśli nie, pozostanie jeszcze spróbować wymienić pompę wody. Zamówiłem ją. Na szczęście to też koszt nie jest duży, tam do 100 zł dobrej jakości pompa. Nie ma problemu z dostaniem, także to jeszcze spróbuję powalczyć z tym. No jak nie, no to niestety głowice do góry. No i pomimo uszczelek tego wszystkiego się wydaje, że trzeba będzie dać się do sprawdzenia szczelności. Mimo że jest po regeneracji, była sprawdzana. Po regeneracji to może jednak coś tam się zadziało, ale spróbujemy, dociągniemy, może dociągnie, gorzej na pewno nie będzie. Lecimy. Pokrywa zdjęta, ładnie to wygląda, niecałe 2 lata po remoncie, pięknie, zero nagaru, zero czegokolwiek, szybki ładnie wyglądają, popychacze również. A szkoda będzie to rozkręcać, jeśli trzeba będzie. Już to ustawiłem na ostatnią śrubę. Spróbuję pociągnąć tą i tą następną. Ewentualnie jeszcze tutaj na rogu. I tyle, zobaczymy. Jakoś bardzo tam nie będę, chociażby z 15 stopni jakby ruszyło. Też będę patrzeć, jeśli będzie trzeba się zapierać jakoś mocno, to nie będę, bo nie chcę uwalić gwintu, już wolę wyciągnąć głowicę niż później remontować gwinty. No, tak to wygląda. No, a później sobie wyczyszczę silikon, założę pokrywę i będziemy próbować, może to jednak nam pomoże, a nie, to jeszcze, tak jak wspomniałem wcześniej, pompę. I na tym próby skończymy. Jeśli nie uda się, to czapa do góry. Niestety po wymianie korka i termostatu nadal mamy ciśnienie w naszym układzie chłodzenia, więc następną podejrzaną jest pompa, także będę ją wymieniał. Jak wymienić pompę, będzie filmik, poświetli wam się, co można obejrzeć. Także tak to wygląda. Na razie po wymianie pompy tak naprawdę wyczerpiemy wszystkie nasze możliwości w miarę budżetowego załatwienia sprawy. No, tak jak pamiętacie, termostat, korek oraz tam piątka płynu. Na razie mnie kosztowało tam 80 zł niecałe. Pompę kupiłem, kosztowało ona 90 zł, więc też nie jest jakoś strasznie drogo. Natomiast jeśli to nam nie pomoże, no to trzeba będzie się liczyć z wyciągnięciem głowicy, a tam koszty troszkę są inne. Więc tak to wygląda. Zapraszam was teraz już na podsumowanie tego filmika. Tam będę pewnie już wiedział, jak wygląda sytuacja po wymianie pompy. I ewentualnie będziemy podejmować dalszą decyzję. No cóż, w tym odcinku to byłoby tyle.
Niestety wszystkie te moje działania nie przyniosły większego efektu. Ciśnienie w układzie nadal rośnie, nadal płyn ucieka, więc niestety, ale będę musiał zdjąć głowicę. Także od razu teraz zapraszam do nowego filmu, w którym będziemy zdejmować głowicę i szukać przyczyny. Mam nadzieję, że nie będzie to pęknięta po prostu głowica, tylko uda nam się na uszczelce znaleźć miejsce przydmuchu i założyć tą uszczelkę i cieszyć się dalej bezproblemową jazdą. Także dziękuję Wam bardzo, zapraszam do komentarza i trzymajcie się, widzimy się w następnym filmiku. Hej!